Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam na kolejny odcinek Speedrunna 4.0, gdzie próbuję dojść do rankingu 2500. Już jest niby bardzo blisko, ale jeszcze jak daleko. No i tak, mamy skoczek F3, skoczek F6, C4, królewsko-indyjsko schematy możemy zagrać. Możemy zagrać też C5, czyli takie angielskie rzeczy, ewentualnie D5. Różne są opcje. No ale dobra, znacie mnie, wiecie o co tutaj chodzi, więc ja zagram po prostu G6. Zagrajmy to, co umiem najlepiej i orientuję się po prostu w schematach, w strukturach. Robimy sobie roszadę, przeciwnik również pewnie ją zrobi. No i posunięcie D6 z planem ewentualnym E5 lub C5, też tak można zagrać. Można skoczek na C... No właśnie, zagrajmy chyba klasycznie, skoczek na C6 i ewentualnie goniec F5. Zobaczymy, jak przeciwnik zareaguje. Tutaj bardzo chcę zagrać skoczkiem na E4. Wszystkie figury wyprowadziłem w sposób naturalny, prosty, przejrzysty. No oczywiście minusik, taki mikro minusik jest taki, że przeciwnik ma już centrum, a my tego centrum nie mamy, ale za to jesteśmy o jeden krok do przodu, jeśli chodzi o wyprowadzenie figur. Ale to jest normalna teoria debiutu, więc nie ma się czym przejmować. Jest ruch D5, więc gramy skoczek A5 z próbą zbicia pionka. No i teraz taki ruch będzie możliwy. Tutaj trzeba zagrać koniecznie C5 z uwagi na to, że groziło B4. Jeżeli bicie w przelocie, no to super, zbijamy skoczkiem i jest ok, ale przeciwnik raczej tego nie zbije. Tutaj bym sprowokował przeciwnika do tego, żeby zagrał F3 i sobie wrócimy gońcem na D7, a jednak nie, zobaczcie, nie zagrał tam. No dobra, to trzeba kontynuować grę poprzez ruch A6 i B5. W ten sposób trzeba próbować rozbijać obóz przeciwnika. Jeżeli zostanę odpędzony, to wracam gońcem i już mam opcję zagrania tutaj. Jasne jest też to, że A4 może nastąpić, żeby zapobiec troszeczkę ruchowi B5. W ogóle z kim ja gram? Zerknę szybciutko. Kim jest mój przeciwnik? Bardziej mnie interesuje ilość partii rozegranych. 2000 partii. Okej, wygląda to wszystko w porządku, co mnie bardzo cieszy. No okej, no i teraz co? Wieża B8 z planem zagrania B5. I tyle. Póki co jest sprawa normalna. Bardzo lubię te schematy, dobrze się w nich czuję. Zawsze wolę to grać czarnym kolorem niż białym. Chociaż białymi nie miałbym chyba też z tym problemu. Aczkolwiek, no mówię, to jest zawsze kwestia jakiegoś tam treningu. No i teraz tak, ważne pytanie, czy goniec wraca na C8, żeby skoczek miał opcję na D7? Czy wracamy na D7 i na przykład coś w tym stylu kombinujemy, potem skoczek nie będzie miał za bardzo dobrej gry. Z drugiej strony, no właśnie, chyba goniec D7 mi się bardziej podoba, chociaż jeszcze się waham. Goniec C8... No dobra, kiedyś tam coś mi się kojarzyło, że goniec C8 jest spoko, silnik to wskazywał mi, przez to tylko i wyłącznie, żeby skoczek miał dobre miejsce, przejście na przykład tutaj i naciskanie na pionka, ewentualnie przez E5, więc tego się będę trzymał i w ten sposób będę próbować tutaj to grać. Zobaczymy, jak przeciwnik zareaguje. Możliwe, że ruch F4 wchodzi w grę, no wtedy oczywiście coś w tym stylu, pewnie skoczek na F3, a nie, nie można, bo to jest strzałka. Przepraszam za te burczenie, jeżeli słyszycie, bo tutaj niestety remonty odchodzą. Wieża z A na E1, no to ruch E5 będzie zagrywany, więc właśnie, muszę zagrać skoczkiem. No to tym bardziej się cieszę z tego zagrania goniec C8, które nie jest takie do końca oczywiste. Czekam jeszcze z decyzją bicia. No przepchać nie mogę, bo tu zatkam sobie wszystkie figury i nie będę miał w ogóle żadnej kontry. Możliwe, że też przeciwnik zbije tutaj na B5, a też odbije i będzie w porządku. A wtedy mogę zagrać w ten sposób, bo tu zawsze będą jakieś opcje przełomowe, więc bicie mi odpowiada jak najbardziej, po prostu otwiera się kolejna linia, więc jest ok. No zobaczymy, jak przeciwnik zareaguje. Póki co mocno bronię tego ataku poprzez ruch E5. Bardzo możliwym jest też to, że przeciwnik przemanewruje skoczkę i będzie chciał wymienić gońce. Ach, wyjął mi to z ust. No właśnie, tutaj poszło tak, aha, bo jak ja zbiję gońca, to on zbije skoczki, będzie mocniej bronił, więc to jest chyba dobry moment na to, żeby wybić na C4. Bo zawsze skoczek jeden tutaj przeciwko jednemu skoczkowi. No wiadomo, że można zbić tutaj, ja zbiję, no i tyle. Tam nie będzie jakichś wielkich gróźb po jakimś tam ewentualnym szachu, więc tutaj jest ok. Aha, on nie może zbić? Nie, może zbić. Bo teraz się zastanawiałem nad tym ruchem, ale nie, bo on wtedy zagra na przykład hetman C3. No więc muszę po prostu odbić, nie mam innego wyjścia. No i teraz pytanie, czy skoczek, czy pionek? No jeżeli pionek... w sumie
Jeżeli pionek, to chyba hetman b6 z opcją tutaj. Oczywiście skoczek teraz pilnuje, ale on tutaj nie będzie stał wiecznie, więc zagramy hetman b6. Hetman b6 z próbą wymiany hetmanów. No jeżeli oczywiście odejdzie skoczek gdzieś tam, no to wymiana hetmanów dla mnie będzie bardzo, bardzo korzystna. Bo będzie po prostu łatwiej mi grać tutaj na skrzydle. Fajnie by było nie mieć tego gońca na przykład za tego gońca albo za skoczka. No ale jest jak jest. Chodzi o to, że po prostu większa swoboda wież by tutaj się pojawiła, ale jeszcze nie ma wymienionych hetmanów, więc na spokojnie sobie tutaj w ten sposób gramy. Moim planem jest zagranie na przykład hetmanem na b4, żeby naciskać na tego pionka, ewentualnie potem skoczek e5, żeby jeszcze mocniej naciskać na tego pionka. Plan jest prosty, tędy albo tędy. Zobaczymy, jak przeciwnik zareaguje. Oczywiście taktycznie trzeba bardzo, bardzo uważać. Gońce wymienione. Jego planem może też być to, żeby próbować mnie atakować tu na tym skrzydle królewskim, tylko że chyba jeszcze nie ma za bardzo tutaj sił, żeby to robić. No dobra, teraz muszę się zastanowić, czy nie grać f6, żeby od razu tutaj mocniej obronić. On zagra f4, tak się przekopię. Ja zagram tu za chwilę. Dobra, gramy f6. Nie muszę już właśnie się obawiać o to, że nie mam gońca czarnopolowego, bo inaczej f6 byłoby trochę słabym ruchem, bo gońca by zamknęło, ale teraz już jest raczej okej. Oczywiście każde wysunięcie pionka wiąże się z jakąś tam słabością, ale no teraz tutaj szykuję się do prostego zagrania hetman b4. Jeżeli ruch a3, żeby nie było tego ruchu, no to mam skoczka na b3 i mogę się fajnie tam wedrzeć. Ponowne łączenie u mnie. Nie chcemy tego, jakiś problem z internetem. Bardzo tego nie chcemy. Mam nadzieję, że... No właśnie, mam nadzieję, że tutaj będzie za chwilę ok, bo nie chcę w ten sposób przegrać. Coś tu mi internet chyba szwankuje. Choć... Ach, złośliwość rzeczy martwych. Połączenie niech wróci, proszę. Jest, wróciło. Uf, bo już się stresowałem. Dobra, i hetman B5. Tak mogłem. Zaraz, hetman tutaj. Chciałbym tak zagrać, ale on mi wejdzie tu. A nie, bo zbije tu. No dobra, gramy hetman B2 z planem wymiany hetmanów. On może zagrać tak, to my wtedy tak. No i będzie musiał w końcu coś wybić. A w ogóle wybicie pionkiem z C na D byłoby fantastyczne z uwagi na to, że mój skoczek wtedy łapie piękną placówkę na C5. I tutaj też ten skoczek prawdopodobnie będzie chciał... coś mi się obdurało, że on wejdzie mi na E6. To już cofam swoje myśli. O nie, ponowne połączenie. To są problemy techniczne. Nie może tak być. What? Okej, wymiana hetmanów. No to ja z niej skorzystam jak najbardziej. No i tutaj on chce mi wymienić wieżę. W takim układzie gram tak. Tu chyba nie tracę figury. Nie, 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 nie. Skoczek B6 i szybki goniec D7 z łączeniem wież. Ale moment, on jak zdwoi... Aj, to ja mogę mieć problem. Znaczy nie, zawsze mam wieża B7 i broni goniec, broni skoczek. I jak on zdwoi wtedy... to mam chyba takie zagranie. Ewentualnie po prostu wymienimy te wieże, nie zdobędę pionka, ale jedną wieżę jak wymienię, no to po prostu troszeczkę się tutaj poluźni w pozycji. No tak, skoczek B6 raczej było to obowiązkowe, chociaż zaraz, wiecie co, chyba za szybko zagrałem, chociaż nie. Dobra, wieża B2, no tak, ja tutaj nie mogę wybić, więc wieża B7, szybciutko, no on zdwoi wieżę, bez dwóch zdań, nie mogę zbić tutaj, więc zagram tak. Okej, wydaje mi się, że może być to w miarę grywalne, skoczek na A4, no i on musi wybić, ja wybiję to gońcem. No właśnie, ten goniec tutaj mój trochę, jakby można powiedzieć, no nie gra. Skoczek broni, jeżeli tak przeciwnik zagra, to ja zbijam tu, jeżeli on zbija tu, to ja zbijam tu i mam figurę więcej. To znaczy chodzi mi cały czas o taktykę, żeby tego gońca bronić. No i fajnie byłoby oczywiście zagrać wieżą gdzieś tam, ale póki co jest to niemożliwe. Czym ja grożę przeciwnikowi? Może takim ruchem. Myślę, że teraz będę musiał zagrać coś takiego. Coś takiego, żeby przerzucić gońca tutaj i żeby moja wieża była na stronie prawej, w sensie na skrzydle hetmańskim. Okej, te skoczki na bandzie mówią, że są słabe, a według mnie one są tutaj bardzo silne.
Tak w sumie można było zagrać i próbować zagrać tam, ale możliwe, że on też by tędy przeszedł, pionka by mnie mógł zbić, bo on zagrałby tutaj i by mi atakował dwie figury. Tak, tak bym sobie planował, tylko skoczek z d4, no chyba nie miałby za bardzo dobrych funkcji. Jeszcze widzę coś takiego, że... Oj, znowu słuchajcie, oczopląsu dostałem, bo skoczek znowu myślałem, że stąd może iść tu bez sensu. Dobra, a... o. O kurczę. Jak ja zbiję tu, to on zbije pionkiem, ja tu. Żeby mi ten skoczek się nie zaplątał. Nie, on mi się nie zaplącze. Mogę iść tam, tam. Ale chwilę, jak zagram tak, teraz, on nie może tu, bo mam widły. Więc tak, jak zagram tu, on mi zbije, ja zbiję, on mi zbije, ja tu. No ta wieża może być lepsza od tych dwóch figur. Pytanie, czy zaryzykować w ten sposób, bo jak zagram tu, on zagra tak, więc też z tym skoczkiem będę miał ten sam problem. No dobra, mimo wszystko chyba... dobra, zaryzykuję, dam mu wybór. Dam mu wybór, bo on teraz będzie się na pewno zastanawiał, straci trochę czasu nad biciem. Prawdopodobnie może tak zrobić, ale ja sobie przeliczyłem, że... chyba moja wieża będzie lepsza od dwóch figur w tej pozycji konkretnej, z uwagi na to, że brak koordynacji figur białych może mi dać tutaj korzyści. Jeszcze jak wezmę tego pionka, będę miał wolnego, ale przypuszczam, że on nie zbije skoczka, zagra wieżą dokładnie. No teraz wymiana będzie nieunikniona. O słuchajcie, na szczęście mam powrót. Jak zbiłbym tu, to on mi tutaj zbija, mi wiszą dwie figury, muszę wrócić. Coś mi się kompletnie ubzdurało. On tak, ja tak. Ta sama historia praktycznie. Więc będę musiał po prostu odbić tutaj. Najpierw. No dobra, to teraz sobie naprawię ten błąd. Nie, nie naprawię. A, naprawię, bo bicie tu, tutaj uciekam. Uff, dobra. I uciekam. Już myślałem, że tracę figurę, naprawdę. No dobrze, cóż to za pozycja jest? Muszę chyba tak, bo on mi zablokuje. Skoczek wchodzi gdzieś tam, nie wiem. Tak, mam opcję przełomową. Goniec tu, goniec tu. Plus jest taki, chociaż mogłem się zacząć na tego pionka, ale on chyba by zdążył jakoś tam wrócić, obronić. To są właśnie te sprawy strategiczno-techniczne. Tutaj będzie chciał zrobić przełom, ale to raczej nic nie zadziała. Gram tak i tak. Sprawa prosta, chcę w ten sposób się tutaj rozwiązać. Goniec D7, posunięcie A4, jeszcze wieża B8 zagram tutaj, no król blisko się, właśnie król jest blisko. Ale już mam opcję A4, więc po tym biciu skoczek zbija i mogę przejść wieżą szybciutko, więc to będzie na plus. Gram od razu A4, bo goniec to pilnuje. On musi raczej wybić, dokładnie, skoczek zbija, nie wymieniam wież, absolutnie, bo ja teraz zajmuję wolną linię, skoczek jest broniony, fajnie, wieża B8, dobra. Równo w materiale, ale słabością jest ruch, znaczy pionek C4, nie ruch, więc tutaj mam nadzieję tę pozycję po prostu wygrać. Czy to się stanie? Nie wiem, ale czuję, że mam większe szanse niż przeciwnik, więc... intuicyjnie wydaje mi się, że jest lepiej. Poza tym on ma 2 minuty, ja mam trochę więcej. Mam więcej czasu na jakieś tam myślenie. Dobra, ruch taki, więc to się bardzo narzuca. Taki ruch, a ja pionków nie będę ruszał. Gram wieżą na B8. Zawsze też wieża B7 można spróbować, żeby zagrać na przykład tak, żeby on nie miał wieża A7. Może króla przybliżyć, żeby jednak pilnował pionka w razie czego, ale to jeszcze mam na to czas. Tutaj w sumie na co chcę się zaczaić. Mogę zagrać sobie po prostu jakoś tam technicznie. Aha, on będzie chciał tu. Dobra, dobra mój drogi przeciwniku, wiem o co ci chodzi. Zagram wieża na B4, bo jeżeli zagrasz tu, to ja zagram skoczkiem. Jeżeli zagrasz mi tak, to ja zagram królem, goniec jest broniony, ok, zdążę nim uciec i będę ci atakował tutaj pionka. Dobra, to wydaje się w porządku. Aha, a najpierw atakujesz tak, ok, więc mogę zagrać tu. Możliwe, że taki ruch zostanie zagrany, wtedy zagramy tak. Zwiążemy na chwilę tutaj skoczka. No atak na gońca oczywiście. No król E2, no to prosta rzecz. Widełki są bardzo niebezpieczne. Trzeba bardzo uważać.
Ale uważać on musi, nie ja. Znaczy ja też oczywiście, ale tu bardziej on się teraz broni. I te figurki fajnie tutaj wchodzą jak w masełko. No końcówki są ważne, słuchajcie. W szachach jak chcemy być na wyższym poziomie, to końcówki trzeba starać się opanowywać. Znaczy w miarę je rozumieć. Dobra, ale to nie jest tak, że ja jestem tutaj guru szachów, tylko no tak podpowiadam osobą na pewno słabszym troszeczkę. Dobra, zagramy wieża B2, wiążemy. Takie nieprzyjemne na pewno zagranie. Król musi oczywiście zagrać. No i tutaj mi się bardzo narzuca posunięcie król F7, żeby jednak pilnować pionka. Bo on ma trudniejszą decyzję teraz do wykonania niż ja, więc ja mogę sobie, nie muszę forsować. Mogę sobie spokojnie poczekać, on gdzieś tam się może wyłożyć. Wydaje mi się, że teraz tutaj mogę zagrać i przejść na tyły przeciwnika. Tutaj jeszcze miał. Dobra, tego nie dostrzegłem. Okej, tego nie dostrzegłem, więc on się broni, jak widać. No wież wymienić nie mogę. Tak zagram. No dobra. Wracamy tak, w takim układzie, żeby trzymać tu gońca i ten skoczek, no właśnie, chyba progresu nie mogę za bardzo zrobić. Aha, bo jak on zagra tak, ja może tu, on wróci i co wtedy, nie? Aha, ja wtedy mogę obronić, on już nie może tak, bo widełki. On przeszedł tędy, będzie chciał grać H5, bez dwóch zdań będzie chciał tak zagrać. Dobra, gramy samemu H5, tak, bo taki ruch to zbije. Dobra, wieża E1. No dobra. Taki ruch mogę zagrać. To jest sprytny ruch, bo on nie może tak, bo mam bicie skoczkiem na C4 z szachem. Ok. I wtargnę tutaj wieżą w tym momencie, atakując pionka. Aha, dobra. Czyli tutaj znowu wymiana. Muszę wrócić, niestety. Mamy czas na szczęście. Poczekajcie, a czy ja mogę? Mogę z powrotem wrócić, troszkę go zamieszać. Tak się zastanawiam, czy gońcem nie zagrać. Bo on zagra tak. No wiadomo, to on ma mało czasu. To jest mój atut duży. A tylko, że... No dobra, spróbuję te gońce wymienić. Prawdopodobnie goniec E2, a jednak nie, tędy zagrał. Ok, to chyba tak sobie zagram w tym układzie. Teraz, bo chcę przejść tu. Spróbować tym skoczkiem przemanewrować. Tak, dobra, to działa. Raczej działa. Przejdę skoczkiem tu, aż się tam do niego wbije mocno. Ok, i chyba tutaj ten skoczek zawsze stąd mi wyjdzie. Zawsze mam takie zagranie też. Dobra, i chyba tak. To może bardzo uprościć pozycję. Ale zaraz, mam tutaj bicie i potem tu zdobywam pionka. Mam cię. Czyli przewaga materialna już jest. Więc śmiało można powiedzieć, że pozycja jest wygrana, bo jest. Teraz pytanie, czy zagrać tak i wymienić wieżę, czy jednak zatrzymać wieżę. Wydaje mi się, że zatrzymać wieżę trzeba. Mam dużo na to czasu, więc spokojnie zagram tu. Dobra, spadł czas, to wiadomo. Słuchajcie, no cóż, jest ok. Przejrzyjmy sobie partię. Jak ona tutaj wyglądała. I co tutaj się działo. Pierwsze ruchy są ok. Teoria. Skoczek D2, C5, E4. Tutaj hetman C2 dobrze zagrał. A6, B3. Tyle się trzeba napocić. B5 od razu każe grać. B5, a co jeśli bicie? Bo to trzeba oczywiście zawsze przejrzeć, tak? A co jeżeli on zbije? Po prostu skoczek D5. I zdobycie jakości. Ma to sens. Ok, ma to sens. Można było tak grać. Ok, jednak wieża B8, tutaj goniec zagrał, B5, dobra, H3. A no właśnie, H3, teraz co się nie podpowiada? Słuchajcie, goniec D7, goniec C8, równorzędne praktycznie ruchy. Goniec C8 niby ciutkę gorzej to ocenia, ale wydawało mi się to sensowne. Skoczek, nie, wieża zagrała tutaj, skoczek wjechał, to skoczek H5 należy grać w ten sposób.
Albo zbić najpierw. Skoczek H5, może goniec tutaj, próba zbić, ale to są dalekie plany, to raczej się nie udaje nigdy. Skoczek D7 wydawał mi się sensowne, on się wycofał. Bardzo ciekawe jeszcze zagranie goniec D4 przeoczyłem. Bardzo ciekawe. Dlaczego? No bo jak on zbije, to tu i tak jak już mówiłem, tutaj znajduje bardzo fajne miejsce dla skoczka. Ja się dziwię, że silnik wskazuje 1,33 dla białych. Nie wiem dlaczego, bo generalnie w tych schematach królewsko-indyjskich te przewagi białych silnikowe są zawsze jakieś tam większe, ale tutaj wydaje mi się, że jest bardzo dobrze czarnymi. Są perspektywy przede wszystkim. No cóż, no... Wydaje mi się, że jest w porządku. Bicie nastąpiło. Oczywiście król musi odbić. Szach nastąpił. Nie, tutaj. I tak. Szach nastąpił. A, wieża E3. Bardzo ciekawy manewr, żeby tu trzymać trzecią linię. Spoko, to by było w porządku. Wiecie, dlaczego teraz silnik wskazuje przewagę białych 1,50? Z prostego powodu. Jest przestrzeń. Jest przestrzeń białych i skoczki też dobrze pilnują tutaj tych pól. I nie można się za bardzo przedrzeć. Białe muszą popełniać błędy, żeby to zrobić. I właśnie tak się dzieje. F6, skoczek E3. No i tutaj mi przeciwnik pozwolił wejść. Tak, tak. Tutaj bierze B1. No i wymiana hetmanów jest korzystna czarnymi. I skoczek B6. On tutaj zdwoił. Wieża B7 dobrze, tak jak silnik mówi. Zdwoił. Skoczek A4. Strzał, strzał. No i okej. No niby równa taka. No ciut białe lepsze, ale w ogóle... Nie wiem dlaczego, ja to oceniam jako fajna czarnymi, naprawdę. Ciekawe, czy jakiś arcymistrz by się ze mną zgodził. Tutaj jest skoczek E3, skoczek wieża A8. Co tutaj pokazuje silniczek? Żeby zagrać tu, no właśnie, czyli od razu, ale to takie powtarzanie ruchów trochę, tak wskazuje ten wariant. No dobra, wieża A8, lepiej mieć swój plan niż nie mieć go w ogóle. Skoczek C3, wow, słuchajcie... Plus 3,60 dla białych. No on zagrał wieża B2, najlepszy ruch. Dam mu chwilę pomyśleć, o co tutaj chodzi? Nie, silnik wariuje. Zobaczcie. Gram tu jest plus 0,50. Coś silnik zwariował na chwilę. Jest ok. Wróciłem, tak, wieża C2, strzał, strzał, powrót, ok. Wieża... A5, zgadza się, goniec, przerzut na D7, to jest wszystko ok. A4, bitka skoczkiem. No i taka wyrównana, ale jednak myślę, że tutaj czarne mają jakieś tam szanse teoretyczne na oszukanie przeciwnika, szczególnie w takim blicu. Goniec D3, wieża B4. No, silnik, zobaczcie, wskazuje, żeby wymieniać wieżę. No nie, no nie, 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 nie. Skoczek C2, wieża tutaj, dobrze jest, takie właśnie tam kąsanie lekkie, król podszedł, to się zgadza, wieża, tu się wieża broni, powrót, i on szuka jakiejś tam aktywności. Skoczek wleciał, goniec i goniec G4, a nie, jeszcze tutaj, tutaj, powrót, tak, i goniec na, nie, skoczek jeszcze wrócił, trzyma tutaj wieżę, dobra, i goniec G4. On wieżą, skoczek wleciał. Zobaczcie, tutaj skoczek E3 też działał dobrze. Musiałbym tym gońcem... No ale to jest takie właśnie już kąsanie przeciwnika. Szukanie fajnych opcji. No, chociaż E5 niby tam jest spoko. Ale to wiecie, no to silnik silnikiem, ludzie grają. No i skoczek D1, tu już przewaga się zrobiła po którym ruchu? Które to jest posunięcie? 51. Masakra. Wieża A1. Tyle się trzeba napocić, żeby w 51 ruchu zdobyć przewagę. I król zagrał na E3. No to jest błąd z uwagi na właśnie skoczek E4. Genialny ruch. No czy genialny? No taktyczny, prosty. Tutaj, tutaj. No i to jest przewaga już spora. Wieża B2 i spadł przeciwnikowi czas. Moi drodzy, mam nadzieję, że partia była dla Was owocna. 2483. Jesteśmy bardzo, bardzo blisko. Wam dziękuję za uwagę i do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć.